Halo, z tej strony Pedro i witam was na totalnie nowej grze, a mianowicie na Skytrain Simulator i dzisiaj przejdziemy sobie całą tą gierkę. Gra powstała wczoraj, a w sumie to przedwczoraj, no ale były problemy techniczne i mamy już, możemy sobie w nią oczywiście grać, więc bardzo serdecznie zachęcam was do tego. Grę stworzył polski deweloper, polski twórca, mój kumpel Kamil, któremu bardzo serdecznie gratuluję za zrobienie naprawdę dobrej gry i dzisiaj sobie ją przejdziemy. Nie zapomnijcie o tym, aby zostawić subskrypcję pod tym odcinkiem oraz łapkę w górę, będę wam za to naprawdę bardzo wdzięczny. Aktualnie na ekranie widzicie wszystkie kody, które możecie sobie używać w tej grze, żeby po prostu dużo łatwiej wam się grało na samym starcie. No i jak już będziecie grali sobie oczywiście w tą giereczkę, no to polecam wam bardzo serdecznie zejść do shopu i tutaj mamy kody, no i po prostu wpiszcie sobie kod Pedro, żebyśmy mogli pokazać siłę i żebyśmy zobaczyli, ile tak naprawdę osób wpisze mój kodzik. Jeżeli lubiliście gry Fightman Simulator, to jest to gra naprawdę bardzo podobna i jest ona po prostu wzorowana. Co za tym idzie, jak widzicie, mamy tutaj deski. Za deski sobie po prostu jeździmy na naszych deskorolkach i zdobywamy tutaj, jak widzicie, śrubki. Jestem na samym początku pierwszego świata, w sumie to już go kończę, ze względu na to, że troszeczkę sobie pograłem już, żeby obczaić co i jak, o co tutaj chodzi. No i po prostu tak sobie jeździmy, tak? Zebrałem 1500 śrubek. Teraz lecę sobie oczywiście na moje rampy, żeby to wszystko sobie tutaj pozdobywać. No i teraz dostajemy kółka. Za kółka możemy przechodzić do następnych krain, do następnych światów, a wiadomo, jeżeli kolejny świat, to więcej będziemy dostawali śrubek. No i tak to cały czas będzie leciało. Pierwsza mapa, jak widzicie, naprawdę poszła bardzo szybko, ponieważ ze względu na to, że są różnego rodzaju boosty, to dzięki temu mogłem przejść pierwszą krainę, no i w 5-6 minut, dlatego naprawdę bardzo szybko poszło. Jesteśmy na drugiej krainie, tutaj jest chyba 6 tych krain z tego, co mi się wydaje, no ale lecimy. Za niedługo też muszę pety powymieniać, ze względu na to, że naprawdę mi ich trochę brakuje, ale tutaj to kosztuje 5000, więc nie ma z tym najmniejszego problemu. Zaraz to sobie dofarmimy i będziemy zgarniali dużo więcej śrubek, dlatego tak wygląda otwieranie jajek. Jak widzicie, możemy klik to cancel auto hatcha, no ale dostaliśmy farm doga. Jakie on ma w ogóle statystyki? Pety są naprawdę bardzo fajnie zrobione. 2.0, więc nie ma tutaj akurat jakiegoś mega dużego szału, ale po prostu zawsze to nam pomoże w zdobywaniu tych śrubek, żeby ich było jak najwięcej. Jak widzicie, 4000. Za niedługo w ogóle będę musiał to sobie wszystko poprzerabiać, żeby mieć jak najwięcej kółek, bo jeden tutaj potrzebuje kółek 200. Okej, 200 to nie jest jakoś mega dużo, zaraz to pojedziemy ogarnąć. Jak widzicie, potrójne otwieranie jajek jest tutaj za darmo za dołączenie na grupę i mamy też auto hatcha, który też jest za darmo za dołączenie do grupy. Dobra, wchodzimy w pety, ekwipujemy swoje najlepsze zwierzaki i jak widzicie, teraz powinienem dostawać dużo więcej tych śrubek, ze względu na to, że powymieniałem te zwierzaki. No i jak widzicie, jest tego naprawdę bardzo dużo. Teraz lecimy na rampę, żeby sobie nazbierać 200 tych kółek, żebyśmy mogli po prostu mieć następną deskę. No i cyk, nafarmiłem 600 kółek, co za tym idzie, mogę już to najlepszej desce sobie po prostu tutaj śmigać i dostałem 15 tysięcy za jeden przejazd. Naprawdę bardzo dużo. Dzięki temu będę mógł od razu sobie tak naprawdę przejść dalej, bo to będzie naprawdę turbo, ale to turbo szybkie. Dobra, 46 tysięcy, więc dofarmiamy do 1000 kółek. No i mamy 1113 kółek, więc oczywiście lecimy, 1130 dokładnie kółek. Dobra, lecimy sobie oczywiście tutaj. Ile tutaj będę zgarniał sobie tych pieniędzy? 76 tysięcy, ze względu na to, że mamy naprawdę ogromnego boosta, więc to będzie leciało turbo, ale to turbo szybko. Naprawdę jest to mega letoetna, ładnie zrobiona gra. Dobra, no to lecimy. 3 jajka sobie otwieramy, ze względu na to, że nie mam tych najlepszych jakichś zwierzaków, a przydałoby się. Dobra, mamy pierwszego rera, więc naprawdę jest to mega letoetna, spoko. Nie, nie starczy nam. Dobra, to jeszcze sobie otworzymy jedno to jajeczko. Szkoda, że tego nie mogę jak skipować. No ale dobra, Greenfish, i jakie mają statystyki i tepety? Bo to będzie tak szczerze turbo, ale to turbo najważniejsze. Okej, są one naprawdę mega letowego silne. Dzięki czemu ile tutaj potrzebujemy kółek? 1175, więc naprawdę bardzo dużo tak w sumie. Ale mamy już 140 tysięcy, więc w sumie nie ma co tutaj oczywiście marudzić. I lecimy dalej, 250 tysięcy. Kurde, znowu będę musiał iść na tą rampę i po prostu sobie tylko i wyłącznie farmić. No tutaj troszeczkę czasu już będziemy musieli niestety spędzić, no ale no cóż, to jaj na FK, niech to mi się tutaj robi. Okej, mamy też mechanikę rebirfa, która pozwala nam zrobienie rebirfa, jeżeli mamy 1400 kółek, to sobie zróbmy rebirfa, zobaczymy jak to działa. I okej, mamy teraz to i następny rebirf, ile kosztuje? Też 1400? No to tak szczerze troszeczkę dziwnie, ze względu na to, że po prostu zobaczcie, ja zaczynam swoje progres od nowa, tak? Ale jestem dużo, ale to dużo silniejszy, więc na razie niepotrzebne jest wchodzenie dalej, no bo zobaczcie, no nie? 1400 kółek będziemy, nie będziemy tak jakoś mega długo wbijali. I bez kitu i zostaje
usuwają nam zwierzaki. Ej, tak szczerze myślałem, że zwierzaki się będą usuwały podczas rebirfa. To w sumie mogłem wydać wszystkie tam moje śrubki tylko po to, żeby... Dobra, tutaj akurat zepsułem. Mogłem wydać wszystkie śrubki przed rebirfiem, żeby tak naprawdę po rebirfie było wszystko okej, żebym miał jak najlepsze pety i robił dużo szybszy progres. Tutaj akurat ja zepsułem, no ale mówię się trudno. Tam mamy jakieś potions, więc pójdźmy sobie tam i sprawdźmy, co my tutaj tak naprawdę możemy dostać, tak? Mamy open i co? Aha, dobra, za kółka możemy sobie tak naprawdę to kupywać. Jest to naprawdę mega, ale to mega przyjemne, tylko że na późniejszy etap rozgrywki. Jest to gra, w której musimy naprawdę mega, ale to mega czasu poświęcić na AFK. Ze względu na to, że śrubki się zbiera naprawdę mega, ale to mega szybko, tylko żeby potem wymienić te śrubki na kółka, zajmuje no niestety troszeczkę czasu. Jak widzicie, ja stoję aktualnie na rampie i po prostu sobie wbijam. Mam jeszcze 54 tysiące śrubek i to nie wiem, ile czasu mi tak naprawdę zajmie, ale stoję tu już tak dobre 5 minut i to mi się przefarbia dalej. Więc jak widzicie, jest to gra, w której chyba jednak więcej czasu musicie spędzić na AFK niż po prostu na graniu w samą grę. A i tylko chciałbym przypomnieć, że ja mam Game Pass na razy dwa kółka, więc mi się te kółka przerabiają dwa razy szybciej, więc naprawdę to będzie mega, ale to mega żmudne dla osób, które po prostu nie mają Robuxów. Okej, została powiedziana informacja, że te rebirfy jednak lecą do góry z ceną, ale po prostu to się tutaj nie pokazuje. To jest jakiś błąd, który już chyba został zgłoszony. No grał, jak wiadomo, dopiero co wyszedł, więc może mieć kilka błędów. No i dobra, wbiłem 1000 tych kółek, postałem trochę tutaj AFK, ale jest, udało nam się to wbić. I wracamy już na naszą podwodną Ukrainę. Lak nam się zaraz kończy, więc będę musiał bardzo szybko sobie pootwierać nasze oczywiście tutaj jajeczka, ale tutaj nie ma z tym najmniejszego problemu, ze względu na to 137 tysięcy, tak szczerze. Ja tam zarobiłem koło 50 tysięcy i przerabiałem to nie pamiętam ile, a teraz zobaczcie, 3 przejazdy i tak naprawdę ja mam tutaj 364 tysiące. Przejadę sobie jeszcze raz i po prostu lecę tam po raz kolejny na rampę i idę siedzieć AFK i coś tam sobie będę kombinował, no nie? Dobra, 1800 wilsów udało mu się nawbijać, ze względu na to, że po prostu nie dobiję tych 5000, no nie wiem, ile bym musiał tutaj stać na AFK, dlatego ja jedyne, co sobie mogę tutaj zrobić, to po prostu zrobić sobie opening na tych jajkach, żeby mieć po prostu jak najlepsze zwierzaki i potem może dzięki temu, no nie wiem, uda mi się wyżej, dalej zajść. Mam taką nadzieję, lakam jeszcze przez 2 minuty. Dobra, tutaj widzę, że bardzo to bardzo szybko spadają nam te skrawsy, więc okej, mamy 2 rery, naprawdę super, ze względu na to, że one nam naprawdę mega dużo pomogą. Dobra, teraz sobie muszę nafarmić. Tutaj na tej desce będę mógł jeździć. Na tej desce niestety nie mogę. No mówi się trudno, ale na tej będziemy dostawali. Okej, dostajemy naprawdę dużo, więc ja sobie nafarmię na opening. No i otwieramy tak, żeby jak najwięcej jajek udało nam się na tym laku na jednej minucie otworzyć. Super, że lecą te rery, ze względu na to, że potem będę mógł je robić po prostu na wersji golden. Okej, autohatcha sobie muszę oczywiście włączyć. Tylko jak go tutaj włączyć, bo jak klikam, jest cancelled, ale ja nie chcę, żeby był skancelowany. Ej, teraz mi nawet pety nie wyskoczyły. Co jest grane? Halo, problem mam. No szybki resecik gry niestety. Odpaliłem sobie drugiego boosta laki, mam jeszcze 1,5 miliona, więc trzeba to tak naprawdę pootwierać. Kurde, chciałbym tak szczerze jakiegoś epika. Okej, mamy autohatcha, no nareszcie się nam tutaj otworzył. Dobra, mamy ankamony. No mówię się trudno, chciałbym oczywiście jednego epika chociaż wydrapić, żeby wam pokazać, no co jest grane. Klik to cancel autohatch, czyli powinienem mieć odpalonego automatycznie autohatcha. A tutaj taka lipa, no dobra, a jeżeli tutaj bym kliknął, no nie wiem, Y, to teraz pójdzie czy nie? Czy muszę tutaj kliknąć? Ej, no to nie działa, no dobra, no nieważne. Otwieramy po 3 jajka i zobaczymy, co nam dalej tutaj będzie wydropywało. Mamy pierwszego epika, udało się go wydropić, czyli jest to oczywiście do zrobienia. Zobaczymy zaraz, jakie ma statystyki, ale jestem naprawdę zadowolony. Dobra, zrobiliśmy opening, jestem naprawdę, ile ma? Okej, 3.6, więc nie jest to jakoś mega, ale to mega dużo. Załóżmy sobie nasze najlepsze pety i teraz tak, z tego robimy goldena, z tego robimy goldena. Goldeny dają razy 2, więc to warto też zapamiętać. Z tego robimy goldena i z tego też robimy goldena, tutaj dajmy sobie na equip best, z tego sobie robimy goldena, z tego sobie robimy goldena, equip best. I teraz tak szczerze, ten epic to jest tam totalnie niepotrzebny, ze względu na to, że go nie potrzebujemy, dlatego możemy sobie zrobić aktualnie rebirfa. Teraz jak widzicie, rebirf działa, tylko trzeba wyjść i wejść do giereczki. No i mamy teraz dużo lepsze zwierzaki. Teraz pytanie, czy jesteśmy w topce? Ktoś ma 6 rebirfów, ale topka zamyka się na 2 rebirfach, tak samo jak ja mam 2 rebirfy, czyli można uznać, że jestem top 9, czy nie można chyba uznać? Nie, no chyba nie można. Teraz za jeden taki najprostszy przejazd, ile będziemy dostawali? 54, czyli naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. No ale już mam w miarę okej pety, tak? To są pety, które mają po 6.8, 6.4 statystyk, więc jestem z nich naprawdę mega zadowolony. Wiadomo, z każdym rebirfem dzieje się dużo szybciej w tej giereczce, tylko żeby dojść do takiego poziomu, żeby sobie nafarmić 5000 kółek, a potem, no nie wiem, 15 tysięcy kółek, to naprawdę trzeba będzie tutaj poświęcić mega, ale to mega dużo czasu. Za jeden przejazd z zielonym dyskiem dostałem ponad 1000, a na ile nam starczy ponad 1000 pod
podejrzewam, że na naprawdę mega, ale to mega dużo. Jeżeli chodzi o Game Passy, to są one według mnie, niektóre mają za dużą cenę, niektóre są ok, niektóre chyba mają za małą cenę. Na pewno według mnie za dużą cenę ma 4X Hatch. Patrząc na to, że dostajemy 3 jajka za darmo, to otworzenie jednego dodatkowego jajka za 500 robuxów, no według mnie jest to po prostu za duża cena. Ale w sumie, czy ktoś ma za małą cenę, to wydaje mi się, że nie, więc ten Game Pass cenowo powinien według mnie zostać zmieniony, ponieważ to jest tyle samo, ile byśmy tak naprawdę musieli zapłacić za 4 dodatkowe pety, a jak wiadomo, pety są naprawdę mega, ale to mega silnym Game Passem. Często jest to najsilniejszy Game Pass w całej gierce, więc według mnie cena za 4Hatch jest po prostu przesadzona. Ale oczywiście to jest tylko moje zdanie i ja mogę gadać głupoty, no nie? Na pewno na plus zasługuje grafika, która jest po prostu w moim stylu i bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. W szczególności tamten różowo-fioletowy świat, no po prostu będzie on działał. A nie, tamten fioletowy świat następny po tym różowym będzie prawdopodobnie moim ulubionym, jak sobie tam dojdę. No ale naprawdę grafika jest tutaj mega, ale to mega ładna. Natomiast jeżeli chodzi o gameplay, to nie są po prostu w moim stylu. Ale wiadomo, jedni lubią taki gameplay, drugi lubią taki. No i mógłbym po raz kolejny sobie dofarmiać 1000 tych kółek, żeby przejść po raz kolejny, już chyba trzeci, na tą krainę wodną. Ale wydaje mi się, że to jest niepotrzebne, ponieważ pokazałem wam gameplay do tego momentu, a już gram naprawdę 45 minut są, nie? Więc naprawdę, żeby przejść ją całą, potrzeba naprawdę mega, ale to mega dużo czasu. Więc ja sobie tutaj będę jeździł na tej deskorolce i dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Jeżeli wam nie wspomniałem na samym początku, to macie link do tej gry w opisie, ale mam jeszcze dla was prawdopodobnie bardzo ważny komunikat.